Dzień dobry. W studiu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Dzisiaj po południu do Krakowa przybędzie papież Franciszek, zanim spotka się z młodzieżą. Przemówi na dziedzińcu Zamku Wawelskiego, spotka się też z polskimi biskupami, a także wcześniej z prezydium Sejmu, z prezydentem. Czego się pani spodziewa po wizycie Franciszka w Polsce? Ja mam bardzo duże oczekiwania, bo to, co mówi papież Franciszek, jest bardzo ważne i czasami jest w kontrze do tego, co mówi się w takich pospolitych dyskusjach polityków czy wypowiedziach, bo on bardzo mocno akcentuje i miłosierdzie, i solidarność, i dostrzeganie w drugim nieznanym człowieku człowieka i mówi o takim kościele bardzo otwartym, skromnym, gdzie człowiek i jego problemy duchowe są najważniejsze. To jest inny sposób mówienia o kościele w ostatnich czasach i mam nadzieję, bardzo bym chciała, żeby ten jego głos, który usłyszymy dziś, jutro i pojutrze, był przynajmniej wysłuchany. Przynajmniej wysłuchany, a ci, którzy uważają, że Franciszek i młodzież zarażą Polaków, wśród nich także polityków, swoją radością życia, właśnie solidarnością, entuzjazmem, szacunkiem dla drugiego człowieka. To są marzyciele, niepoprawni optymiści? Czy rzeczywiście może się stać taki cud? Tak, cuda się zdarzają, a rzeczywiście patrząc na młodzież zebraną w Krakowie, że to są ludzie uśmiechnięci, pogodni, cieszący się, że są ze sobą. Tam nie ma ludzi skwaszonych, niechętnych drugiej osobie. I może ta pozytywna bakteria rozprzestrzeni się tego pozytywnego myślenia o drugim człowieku. Czy sceny, które się rozgrywały na ostatnim posiedzeniu Sejmu, właściwie tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży, mieszczą się w jakiejś takiej normie? Nie mieszczą się. Bo mi się wydaje, że już od dawna mówimy o tym, że to, co się dzieje w Sejmie, się nie mieści w normie, ale ciągle są jakieś takie granice, które wydaje się, że są nie do przekroczenia, a one są przekraczane. Nie, to się nie mieści i rzeczywiście ciągle wydaje się, że to, co już się działo w Sejmie, język niekulturalny, czasami chamski, zachowania, które w ogóle nie przystają gdziekolwiek, a już w Sejmie tym bardziej nie będą miały miejsca, ale one ciągle mają miejsce. Ale to także chyba bierze się z tego, że nie ma takiego mocnego odporu ze strony innych parlamentarzystów, ze strony władz Sejmu, władz partyjnych, bo to tak się rozmywa. Ktoś rzeczywiście powinien wyjść i posypać głowę popiołem, powiedzieć: przepraszam, źle się zachowałem, takie zachowanie nie powinno mieć miejsca, ale on tego nie robi. Nikt od niego nie żąda nawet, żeby powiedział słowo przepraszam, czy mówi zachował się niewłaściwie. Tylko każdy usprawiedliwia, poprawiał okulary, może myślał, chciał zrobić coś innego. Jeżeli nie ma twardego powiedzenia, tak, nie należy zachowywać się nie tylko w Sejmie, ale w ogóle nie należy się zachowywać, to zawsze mówi będą... Pan poprawiał okulary, to znaczy mówi pan o tym niegrzecznym bardzo geście, natomiast były różne słowa i to na wcześniejszych posiedzeniach. W poprzednich kadencjach. I wydaje ale się, dlatego, że... bo ciągle nie ma tego twardego powiedzenia, nie, tak nie należy, nie można. To powinno być, jeżeli będziemy wszyscy mówili jednym głosem, że pewne zachowania nie przystoją politykowi, nie tylko politykowi. No tak, ale państwo ale mówmy o Sejmie, że nie przystają. Kiedy to by było powszechnie, ponad podziałami klubowymi, napiętnowane, mam nadzieję, że to by przyniosło jakiś efekt. A jeżeli zawsze tłumaczy się takie zachowania i nie żąda się... Właśnie chciałam powiedzieć, przepraszam pani marszałek, ale Platforma też tłumaczyła zachowanie swojego, jednego ze swoich posłów, że on ma specjalne prawa. Ale w wielu sytuacjach powiedział słowo przepraszam. I były z nim rozmowy i prosiliśmy go o inne zachowanie i słowo przepraszam z jego ust kilkakrotnie padło. Mówimy o Stefanie Niesiołowskim, żeby tak nie owijać tutaj w bawełnę. I według pani już w tej chwili... Zresztą wydaje mi się, że Stefan Niesiołowski, jeżeli posłuchamy tego, co mówi, naprawdę bardzo swój język powściągnął. Pani marszałek, rzecznik prezydenta Marek Magierowski powiedział wczoraj w Trójce, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwracając się do Ministerstwa Obrony o dołączenie nazwiska Władysława Bartoszewskiego do apelu pamięci, który będzie towarzyszył obchodom rocznicy Powstania Warszawskiego, dolewa oliwy do ognia. Jakie jest pani zdanie w tej sprawie? Zresztą jest odmowa Ministerstwa Obrony Narodowej. Znaczy, ja powiem, cały problem wziął się z tego, że pan minister Macierewicz wywołał ten problem. Powstańcy nie chcieli apelu smoleńskiego, dyskutowano, żeby zrobić apel pamięci, żeby przypomnieć osoby ważne dla powstania, dla mówieniu o historii powstania, o kultywowaniu historii, uczeniu młodych ludzi. I akurat
Zgadzam się, że taka forma mogłaby być. Może trzeba było o tym na początku mówić, żeby nie było tych wszystkich nerwowych dyskusji niepotrzebnych. Ale jeżeli mówimy o osobach, które miały duże znaczenie, na pewno profesor Władysław Bartoszewski miał wielkie znaczenie. Sam był powstańcem. Całe swoje życie świadczył o tym, jakie było powstanie. Przypominał o tym powstaniu. Jeżeli przygotowujemy listę osób ważnych, to moim zdaniem jego nazwisko powinno na tej liście być. Ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o to. W każdym razie mam taką nadzieję, że ktoś chce negować zasługi Władysława Bartoszewskiego dla pamięci o powstaniu. Ale tak to w tej chwili wygląda. Bo gdyby... Ale ostawianie kolejnej kwestii po tym, jak to już było, coś to zostało... To było zaproponowane, bo zmieniono bardzo formułę, prawda? Mhm. Zmieniono formułę z apelu poległych na apel pamięci. A jeżeli przygotowujemy na poważnie i chcemy, żeby to był, to powinno się pewne, jeszcze, może jeszcze trzeba o kilku innych osobach pomyśleć, żeby oddać im hołd. Pani marszałek, jak pani myśli, jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym? Być może podejmując ją, weźmie pod uwagę niedawną krytykę Komisji Europejskiej. Zresztą komisja ma się ponownie zająć sprawą państwa prawa w Polsce. Już po uchwaleniu tej nowej ustawy. No i jest krytyka ze strony amerykańskiego Departamentu Stanu, a także apel prezesa Rzeblińskiego. Czy prezydent weźmie to pod uwagę? Jak pani myśli? Znaczy, ja powiem pani, ja mam marzenie i znam rzeczywistość. Moje marzenie to jest takie, że pan prezydent stanie na wysokości zadania i tą złą ustawę zawetuje, albo co najmniej da do Trybunału do sprawdzenia i jej nie podpisze. Ale to jest moje marzenie i taka wiara na taki mały cud, który może się wydarzyć. Ale rzeczywistość jest chyba taka, że pan prezydent podpisze tę ustawę tak, jak podpisywał wszystkie inne. Tak, jak nie przyjął ślubowania od trzech sędziów wybranych zgodnie z konstytucją. Więc nadzieję i wiarę w cud mam zawsze, ale sądzę, że rzeczywistość będzie dużo bardziej brutalna. Czy pani jest bardzo krytyczna wobec tej ustawy? Czy ona jest fatalna? Czy ona tylko niczego po prostu nie mogła być lepsza? Nie, ona jest bardzo zła ta ustawa, ponieważ nie rozwiązuje problemów, w którym jesteśmy. I może kiedyś można pomyśleć o skonstruowaniu ustawy, która wspomoże działanie Trybunału, a nie będzie komplikowała jego działanie i ograniczała samodzielność Trybunału. Podobno jest przygotowana kolejna ustawa, więc teraz to jest przygotowywana. To jest taka telenowela na podstawie ustaw o ustaleń ekspertów. Bo też nie rozumiem sytuacji, że eksperci przy marszałku Kuchcińskim pracują, w międzyczasie powstaje ustawa. Możliwe, że ustalenia jego doradców będą inne niż ta ustawa. Straszny bałagan, niedobra ustawa. I brniemy jako państwo dalej w ten niepotrzebny spór, który niczego nie rozwiązuje, a komplikuje sytuację, że może przyjdzie czas, że nawet nie będzie jej można rozwiązać. Próbując dostrzec światełko w tunelu, nie widzi pani tego, że jednak są jakieś takie ukłony w stronę, nie wiem, Komisji Weneckiej. Ale ukłony, ale nie ma rozwiązania ciągle problemu. Ale to ja przypomnę, publikacja zaległych wyroków. Z wyjątkiem jednego, ale nowa ustawa właściwie znosi potrzebę publikacji tamtego, tak realnie. No, ale nie, więc właśnie to jest wszystko po to, żeby nie opublikować tego wyroku, po to, żeby nie zaprzysiąc tych trzech wybranych sędziów. I stwarzane są takie pozory, że coś poprawiamy w stosunku do tego, co mówiła Komisja Wenecka. Ale Komisja Wenecka pełny zaczęła... skład 11, nie 13. Ale Komisja Wenecka wyrok bardzo wyraźnie powiedziała... większością dwóch trzecich. Komisja powiedziała bardzo wyraźnie... Ukłony od trzech, ale to są takie nieszczere ukłony, bo gdyby były szczere ukłony, rozwiązano był ten problem, który jest, a potem myślano o tym, jak dalej pracować nad tą ustawą, żeby poprawiła i ułatwiła sędziom Trybunału działanie, a nie ograniczała ich swobody, bo rzeczywiście czterech sędziów zawsze będzie mogło w nieskończoność zablokować funkcjonowanie. Czyli co, rację mają komentatorzy, którzy uważają, że to wszystko będzie się ciągnąć tak, aż do momentu, kiedy skończy się kadencja prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, który tu jest taką kością niezgody i powodem, dla którego znaczy, nie Prawo wiem, czy i Sprawiedliwość tylko to się nie będzie, zamierza. To znaczy, to chyba nawet ustąpić. Już nie chodzi tylko, bo na pewno profesor Rzepliński bardzo źle działa na partię rządzącą, ale tak naprawdę chodzi o sposób funkcjonowania Trybunału, że Trybunał ma prawo powiedzieć, że ustawy, które sobie tworzy parlament, są złe, a ostatnio kilka ustaw budzi wielkie wątpliwości, a kilka jest niekonstytucyjnych ustaw o mediach narodowych. Ustawa. A co jest niekonstytucyjnego w tej ustawie o mediach? Dlatego, że ta ustawa zakłóciła sposób funkcjonowania
Była to ustawa tylko czysto kadrowa. Nie rozwiązała. Ale mówimy o tej nowej ustawie, nie, o Radzie Mediów? Czy ta Rada Mediów Narodowych to jeszcze jest co innego. No bo tamta już przestała obowiązywać, tylko jest jeszcze w zakresie... Ustawa o służbie cywilnej, ustawa o podsłuchach. Większość tych ustaw ma naszym zdaniem wady konstytucyjne i Trybunał powinien się na ten temat wypowiedzieć i uwagi Trybunału. Politycy powinni wziąć do serca i tak skonstruować te ustawy, żeby nie łamały polskiej konstytucji, która jest najważniejszym dokumentem. A w ten sposób przez ten paraliż powstają ustawy, które w większości są bublami. Pani marszałek, co się dzieje w Platformie? Czy to już jest koniec, przepraszam, turbulencji, czyszczenia szeregów? Czy jeszcze będą następować jakieś zmiany? Moim zdaniem to już jest koniec takiego, zamknięcie pewnego etapu, dosyć trudnego dla Platformy. Mieliśmy w zeszłym tygodniu bardzo, jeżeli można powiedzieć, bardzo długi, ciekawy i mądry klub, dlatego że rozmawialiśmy ze sobą szczerze. Czasami bardzo to były wypowiedzi bolesne, ale szczerze. Każdy mówił to, co myśli, jak odczuwa to, co dzieje się w Platformie. I to była bardzo potrzebna dyskusja. A pani jak odczuwa to, co ja się powiem dzieje? Pani tak, dla mnie po tym klubie była jedna rzecz bardzo ważna, tak słuchając wypowiedzi moich kolegów i koleżanek, że jednak wszystkim nam zależy dokładnie na tym samym. I dla każdego z nas Platforma ma taką samą wartość. Więc jeżeli tyle punktów jest wspólnych, to te sprawy personalne łatwiej jest pokonać i dosyć dobrze wyznaczyliśmy sobie cele na najbliższe miesiące i lata, ale ta wspólnota wartości dla mnie miała ogromne znaczenie. To wszystko pięknie brzmi, ale jeśli postawimy z jednej strony Grzegorza Schetynę, z drugiej strony byłą premier Ewę Kopacz, to nie ma tutaj iskrzenia? Zawsze w polityce jest rywalizacja, ale jest coś bezcennego, bo zarówno Ewa Kopacz ma ogromne doświadczenie. Ogromne doświadczenie polityczne i Grzegorz Schetyna także, więc ich doświadczenie musimy jako Platforma wykorzystać i wykorzystałam zresztą wywiad z panią premier Ewę Kopacz wyraźnie pokazał, że ona chce tej współpracy. Grzegorz Schetyna też tak deklarował. Współpraca czasami jest trudna, ale jest możliwa, a po tym klubie wydaje mi się, że jest bardziej możliwa i realna niż nam się wydawało wcześniej. Nie będzie wyjścia Ewy Kopacz z grupą posłów. Ale Ewa Kopacz jest częścią Platformy Obywatelskiej, tak jakże tworzy Platformę Obywatelską. Niedawno wspomniany już tu Stefan Niesiołowski powiedział, że jeżeli Ewa Kopacz powie wychodzimy, to ja pójdę z Ale nią. Ewa Kopacz tak nie powie. A po tym klubie przekonałam się, że dla nas wszystkich Platforma jest wartością i będziemy pracowali dalej w tym ugrupowaniu. Nie martw się chłopie, tutaj każdy skądś przyszedł, tak? Powitał Michała Kamińskiego Donald Tusk w kwietniu 2014 roku podczas konwencji wyborczej Platformy w Sopocie. Nie wydaje się pani, że Michał Kamiński był takim złym duchem Platformy? Był moment, że jego doświadczenie w kampanii było wykorzystywane i było przydatne. Rzeczywiście każdy skądś przychodzi, bo każdy przyszedł z różnego miejsca i czasami te drogi się rozstają z różnych powodów, mniej ważnych, bardziej ważnych. Ale na pewno ugrupowanie, które jest w takiej sytuacji jak Platforma, no musi te szeroki mieć. Ja pytam o to, czy to był błąd, zapraszanie Michała Kamińskiego, proponowanie mu ścisłej współpracy? Na to nie ma jednej odpowiedzi, bo były dobre. A jaka jest pani odpowiedź? Ja uważam, że były dobre, bo ja przecież współpracowałam trochę z Michałem Kamińskim w KPRM i były bardzo dobre okresy i bardzo dobra współpraca. Potem były sytuacje, kiedy się z nim kompletnie nie zgadzałam. To nie ma tak, że wszystko jest czarno-białe. Te problemy są bardziej złożone. Ale ja sobie przypominam, że kiedy został zapraszany do współpracy, to bardzo wielu polityków, nie na antenie, ale poza, mówiło, że to jest ogromny błąd i rwało sobie włosy z głowy rzeczywiście czasami. Całe poprzednie polityczne życie Michała Kamińskiego było w bardzo ostrej kontrze do Platformy i do tego, co robimy. I to właściwie on był takim głównym krytykiem i negującym funkcjonowanie Platformy i wartość jej istnienia. Potem był z nami przez jakiś moment, teraz jest obok. Czyli z Michałem Kamińskim odeszło zło. Ja nie mówię, że on uosabia, ale w tym momencie już Platforma wychodzi na prostą. A czy Platforma wychodzi na prostą z wielu powodów, ale także z tego, że potrafimy rozmawiać, potrafimy podejmować trudne decyzje i wiemy, czego chcemy. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, wicemarszałek Sejmu. Beata Michnicz, do usłyszenia. Dziękuję.